W moim życiu artystycznym przez te 20 lat ja miałem 3 razy swoje 5 minut. Na samym początku, potem gdzieś tak, powiedzmy sobie, pod koniec lat 90. i potem w 2006 roku. I tak co 6 lat takie okresy u mnie nastają, gdzie przeżywam, nazwijmy to, okresy popularności właśnie moich piosenek. Wydaje mi się, że Jacek Stachurski raczej schodzi na plan dalszy. Tutaj piosenki, melodie mają najważniejsze znaczenie. I obserwując to, co się dzieje na scenie i to, jak zachowuje się publiczność, trzeba powiedzieć, że Jacek Stachurski jest naprawdę tolerowany poprzez właśnie te proste, melodyjne, skoczne piosenki lub piękne ballady, które też gdzieś tam w życiu pojawiły się u mnie i no, też dostarczyły mi wiele przyjemności, tak? 20 lat zobowiązuje, myślę, że wspólnie z firmą płytową i z kilkoma innymi naszymi partnerami przygotujemy szereg niespodzianek. Zobaczymy, bo życie zazwyczaj weryfikuje to, co się planuje, ale kilka, wydaje mi się, głównych wydarzeń się pojawi. Przede wszystkim no, jest to rok jubileuszu w Polsacie dla Jacka Stachurskiego. Na pewno w tych kluczowych wydarzeniach muzycznych będę starał się brać udział i żeby to było... No może nie tyle spektakularne, co zauważalne i przede wszystkim, żeby wiązało się z moją działalnością. Na pewno pojawią się jakieś wydawnictwa okolicznościowe, The Best Of, plus moje ukochane piosenki, które gdzieś tam zostały pominięte w promocji, które gdzieś tam, no nie chciałbym powiedzieć, że zostały zapomniane, ale funkcjonują w drugim obiegu, a są wyjątkowo ładne i gdzieś mi osobiście w sercu grają. Są takie piosenki, które żałuję, że nie postawiłem nad nimi kropki nad i. Na przykład jest taka piosenka, którą wspólnie zaśpiewałem z Ingrid, I Love, tak? I uważam, że powinienem kiedyś wrócić do tej piosenki i tutaj jest odpowiedź na pytanie poprzednie, że ta piosenka na pewno się pojawi na tej płycie. Będzie kilka ciekawych wydarzeń, z którymi Jacek Stachurski nie jest kojarzony, w ogóle zaskakujących, ale na ten temat oczywiście też nie można mówić, bo całe zaskoczenie nie miałoby sensu. Ale pojawi się w kilku obszarach, w których do tej pory ludzie w ogóle nie spodziewali się, że Jacek Stachurski może zafunkcjonować, więc... Jestem, na przykład jestem prezesem browaru, więc to już jest ciekawostka.